Jest godzina 8:18. Młynówka w Kłodzku opadła, tak wygląda miast, plac miast partnerskich. Kościół Franciszkanów, cała wyspa Piasek była pod wodą. To co pewne, nie idzie już do Kłodzka żadna fala, opady słabną i w końcu niebawem przestanie padać. Nie ma już niebezpieczeństwa, część mieszkańców jest pozbawiona dostaw prądu, gazu, woda z wodociągu jest niezdatna do picia. To wszystko chwilę potrwa, żeby przywrócić Kłodzko do normalności. Tak to wygląda, zniszczone lokale, zniszczone restauracje, zniszczona infrastruktura miejska. Chwilę to potrwa, żeby wszystko odbudować. Mamy stan klęski żywiołowej. Mam nadzieję, że do każdej z gmin ziemi kłodzkiej popłynie odpowiednie wsparcie, żeby mieszkańcy znowu mogli poczuć się bezpiecznie. Jest też apel, żeby po tym, jak już się trochę to wszystko ogarnie, przyjeżdżać do Kłodzka, na ziemię kłodzką, wspierać przedsiębiorców. Bo pomimo, że nawet jeśli ktoś ma ubezpieczenie, to wiadomo, ono nigdy nie pokryje takich strat.